Pałac w Otwocku Wielkim był dawną, letnią siedzibą rodu Bielińskich, starej mazowieckiej szlachty z ziemi ciechanowskiej. Przedstawiciele rodu sprawowali urzędy senatorów i biskupów. Dziś jest to muzeum i obiekt turystyczny. Kuba, za bardzo razi, ścisz to słońce trochę. Ścisz, ścisz. No, jeszcze. O, dobra, stop. Czekaj, gdzie byłem? Dobra, mam tekst. No, jedziemy. Play. Budowa pałacu odbyła się w 1682 roku. Fundatorem pałacu w Otwocku Wielkim był Kazimierz Ludwik Bieliński, jedyny syn wojewody malborskiego Franciszka Jana. Budowę pałacu rozpoczęto po roku 1682, a ukończono około roku 1689. W tym samym czasie Kazimierz Ludwik Bieliński zawarł związek małżeński z Ludwiką Marią Morsztynówną, córką podskarbiego i znanego poety Jana Andrzeja Morsztyna. Jako autorów projektu pałacu wymienia się architektów warszawskich Carlo Ceroniego i Józefa Fontanę.